Od ponad 15 lat uprawiam wyślarstwo. W tym okresie zdobywałem medale wszystkich kolorów Mistrzostw Świata i Europy, odpowiednio do kategorii wiekowych w jedynej konkurencji indywidualnej w wyślarstwie w Wiedynce. W 2016 roku reprezentowałem Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, zdobywając 7 miejsce. Moja kariera sportowa przeplatana jest zarówno sukcesami, jak i też porażkami. Niepowodzenia wiele mnie nauczyły i zawsze były motywacją do jeszcze lepszej pracy. W ubiegłym roku nie udało mi się zdobyć kwalifikacji olimpijskiej podczas Mistrzostw Świata, kiedy startując z kontuzją po wyrównanej walce do ostatnich metrów zabrakło mi bardzo niewiele. Przed niecałym miesiącem zostałem wicemistrzem Europy, startując przeciwko 3 najlepszym wyślarzom ubiegłorocznego czempionatu. W chwili obecnej znajduję się przed decydującym etapem w przygotowaniach do walki o medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio, w której każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, może odegrać istotną rolę. Przez ostatnich kilka lat z powodzeniem łączyłem moją karierę sportową ze studiami, kończąc edukację na uniwersytetach Berkeley i Cambridge z tytułem magistra. Zarówno w Stanach, jak też w Anglii udało mi się przebić do pierwszego zespołu. Byłem też wielokrotnie nagradzany nie tylko za wygranie wielu prestiżowych regat, ale także za wysoką średnią i wyniki w nauce. W obu krajach zaobserwowałem, jak powszechny jest sport już od młodych lat i jak rozwinięty jest sport akademicki. Na przykładzie zagranicznego sportu uczelnianego, a także z mojego osobistego doświadczenia, przekonałem się, jak wiele można osiągnąć, promując wyślarstwo w połączeniu ze studiami, aby też rozpowszechnić ten piękny sport w Polsce. Aktywność fizyczna, zwłaszcza w obecnych czasach, w dobie komputerów, jest niezwykle ważna nie tylko dla zdrowia, ale może być też sposobem na życie. Sport, a w szczególności moja dyscyplina wyślarstwo, wzmacnia poczucie wartości u młodych ludzi, daje możliwości zawarcia nowych, wartościowych znajomości oraz czerpania radości z kontaktu z naturą. Podczas licznych spotkań z młodzieżą od lat propaguję ideę łączenia studiów z rozwijaniem kariery sportowej. Dzieląc się moim doświadczeniem, wspieram je o wyborze ścieżki z pogodzenia studiów z uprawianiem sportu. Chciałbym w najbliższym roku kontynuować moją sportową pasję, kwalifikując się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, a spełnieniem marzeń byłoby walczenie medalu olimpijskiego. Wierzę, że poprzez moje aktywne działania oraz sukcesy uda nam się wspólnie zachęcić więcej młodych osób do uprawiania sportu.